Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Sekcja widzewska. Moi drodzy, dobry wieczór. Od razu powiem, że program jest z odtworzenia, jest nagrywany wcześniej, ponieważ wyruszam z grupą kibiców niepełnosprawnych do Kielc, więc program nagrywany był wcześniej, więc za wszelkie tego rodzaju jakieś tam niedociągnięcia przepraszam. Program będzie wyemitowany 15 października, tuż przed meczem Widzew Łódź. Przepraszam, tuż przed meczem Korona Kielce Widzew Łódź, a więc nie przedłużam, bo w ten weekend w innych sekcjach niż ta piłkarska działo się dużo, grały koszykarki, grali futsaliści, więc omówimy sobie i trzecią kolejkę pierwszej ligi w futsalu i trzecią kolejkę pierwszej ligi koszykówki kobiet. Materiału dużo i na... że tak powiem, deser jeszcze mam dla was małą niespodziankę. Dzisiaj co prawda gościa nie będzie, ale będzie krótka pomeczowa rozmowa, więc zachęcam, żebyście pozostali ze mną do samego końca. Moi drodzy, jedziemy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Tak jak powiedziałem, jedziemy, bo materiału jest dużo. No i tradycyjnie zaczniemy sobie od pierwszej ligi koszykówki kobiet, czyli od tego, co się działo na zapleczu Ekstraklasy w grupach A i B, bo ta pierwsza liga kobiet jest podzielona na dwie grupy, więc zacznę od tej grupy, która nas mniej interesuje, a będę taki niedobry. Zacznę od tej grupy, która nas mniej interesuje, czyli, przepraszam, druga kolejka oczywiście, chciałem powiedzieć, że trzecia będzie w najbliższy weekend, o tym powiem później, więc co się działo w drugiej kolejce? AZS Politechnika Gdańsk pokonała SMS PZK Koszłomianki bardzo wysoko, 81-52, AZS Uniwersytet Warszawski pokonał u siebie KKS Olsztyn 60-53, Grot Automatyka Pabianice po walce, tak trzeba powiedzieć, pokonał AZS Uniwersytet Gdański 66-59, Monpol Płock po bardzo zaciętym meczu pokonał UKS Basket Aleksandrów Łódzki 67-64, rozbite został Huragan Wołomin w Lublinie przez rezerwy AZS UMCS, gospodynie wygrały 76-34 i bardzo podobny wynik, jeśli chodzi o drużynę Sokołowa Podlaskiego, która na własnym parkiecie rozbiła rezerwy GTK 2 Gdynia 79-34. Jak wygląda za tym tabela po tej drugiej kolejce rundy zasadniczej w grupie? A już śpieszę z informacją. Sokołów Podlaski na miejscu pierwszym, dwa zwycięstwa. Na miejscu drugim Grot Automatyka Pabianice, również dwa zwycięstwa. I na miejscu trzecim AZS Uniwersytet Warszawski. To są te trzy drużyny, które po tych dwóch kolejkach są z kompletem punktów. Reszta zespołów już niestety nie ma tego komfortu. Większość z tych zespołów w tej grupie, oczywiście jeden mecz wygrało, jeden mecz przegrało, tak jak między innymi AZS UMCS Lublin, jedno zwycięstwo, jedna porażka, taki sam bilans zespołu AZS Politechniki Gdańskiej, jedno zwycięstwo, jedna porażka, tak samo UKS Basket Aleksandrów Łódzki, taki sam bilans również AZS Uniwersytet Gdański, identyczny bilans również KKS-u Olsztyn, identyczny bilans także Monpolu Płock, natomiast Huragan Wołomin, GTK 2 Gdynia
Top Market Pruszków i SMS PZ Koszłomianki to są zespoły, które mają po jednej porażce, ponieważ te drużyny mają zaległy mecz pomiędzy sobą i on zostanie rozegrany w późniejszym terminie. Natomiast moi drodzy, teraz przechodzimy już do grupy B, czyli do tej grupy, która bardziej nas interesuje, a przede wszystkim was, bo w tej grupie znajdują się koszykarki łódzkiego Widzewa, ale po kolei. Enea AZS 2 Gorzów Wielkopolski pokonuje bez problemów Liżą Maximus Goki z Kwanty Wrocławskie 83-66, czyli najbliższe nasze rywalki, czyli koszykarki z Kwantów Wrocławskich będą bowiem najbliższymi rywalkami koszykarek Widzewa, ale o tym później. Wisła Kampa Kraków przegrywa 53-71 z Kwanty Maxem Mosir Bochnia. Zespół z Rybnika ponosi porażkę na własnym parkiecie 68-84 z Muksem Poznań. Natomiast Citronex UKS Basket z Zgorzelec wygrywa wysoko z rezerwami Ślęzy Wrocław 87-61. Niespodzianka, myślę, mimo wszystko, jeżeli chodzi o ostatni mecz tej kolejki. Lider Swarzędz przegrywa u siebie 48-60 z AZS Politechniką Koroną Kraków. No i ostatni mecz, który został nam, moi drodzy, do omówienia, to pojedynek Widzewa Łódź z Pompaksem Tęczą Leszno. Większość z was pewnie zna wynik tego meczu, ponieważ komentowałem go dla was na antenie naszego radia w sobotni wieczór. Spotkanie, które jak pamiętacie, przed tygodniem zapowiadałem, że to będzie trudny mecz, że to będzie bardzo wyrównane spotkanie i można powiedzieć, że takie było. W pierwszej kwarcie przegraliśmy 15-19, pierwszą kwartę wygraliśmy 22-17, drugą przegraliśmy 15-19. Trzecia kwarta to jest kwarta, która zadecydowała tak naprawdę o wyniku tego meczu. Co ciekawe, po trzeciej kwarcie, moi drodzy, no, wydawało się, że tutaj nic złego się nam stać nie może, bo nasze koszykarki prowadziły różnicą 14 punktów, ale to jest tylko albo i aż kobieca koszykówka i wydawało się, że to jest niemożliwe, a jednak na 48 sekund przed końcem nasze koszykarki prowadziły, moi drodzy, tylko 68-65, ale ostatecznie wygraliśmy to spotkanie 72-65 i zaliczyliśmy drugie zwycięstwo w sezonie. Jeżeli chodzi o statystyki naszego zespołu, 27 punktów zdobyła Ania Kudelska, 14 Wiktoria Stępień, 13 Ewelina Gala, Jagoda Bandoch 10, Natalia Grzinka 8. I to są wszystkie zawodniczki, które punktowały dla Widzewa w tym pojedynku. Co ciekawe, do hali parkowa wróciły dwie zawodniczki, które jeszcze nie tak dawno były zawodniczkami Widzewa. Magdalena Latajczak zdobyła w tym spotkaniu 14 punktów. Bardzo dobry mecz Magdaleny Latajczak. Natomiast Magdalena Pisera, czyli też była nasza zawodniczka, rzuciła tylko 3 oczka. A więc tak to wygląda, moi drodzy. Tak to wygląda. Więc zobaczymy, jak to będzie.
jeżeli chodzi o dalsze występy byłych widzewianek. Skupmy się na tym, co po tym meczu powiedziała trenerka naszego zespołu, pani Anna Chodera, na łamach Widzew Tomy. Wypowiedź naszej pani trener, jednego z dwóch, bo przypomnę, że w tym sezonie trenerkami naszego zespołu jest duet pani Anna Chodera i Agnieszka Kuczmera. Tak więc, co trenerka naszego zespołu powiedziała, jeżeli chodzi o ten mecz z Tęczą Leszno? Udało nam się odnieść zwycięstwo dzięki świetnej trzeciej kwarcie, bo w czwartej rywalki zbliżyły się na niewielki dystans. Gdybyśmy przełamały barierę 20 punktów, to ten mecz był inaczej się potoczył. Grałyśmy już z Lesznem w przedsezonowym sparingu i wiemy, że one nie odpuszczają. Wtedy do trzeciej kwarty wysoko prowadziliśmy, a na czwartą one wyszły tak nabuzowane, że odrobiły wszystkie straty i wygrały. Tego się więc spodziewałyśmy. W ostatniej części dopadła nas niemoc rzutowa, jednak dzięki bardzo dobrej grze w trzeciej kwarcie udało nam się odnieść zwycięstwo. Pierwsze skrzypce odgrywała Anna Kutelska, która zdobyła 27 punktów. Trudne zadanie miała za to Ewelina Gala. W Bochni Ania miała trochę słabszy mecz, dlatego obawiałam się, czy wyjdzie z tego dołka. Na szczęście wyszła i rzuciła w ważnych momentach. Jeżeli chodzi o Ewelinę, to z treningu na trening rozumiemy się coraz lepiej. Dzisiaj miała bardzo trudne zadanie, bo trzy rywalki ciągle na niej wisiały. Starała się brać ciężar gry na siebie, odrzucała piłki na obwód, dzięki czemu wpadło kilka trójek. Widzewianki rozpoczęły ten sezon, tak jak powiedziałem, od dwóch wygranych, co na pewno naszą trenerkę cieszy. Martwi jednak fakt, że jest zbyt mała rotacja w zespole. To jest bardzo dobre otwarcie. Obawiam się jednak, że mamy małą rotację. Nie wiem, jak długo dziewczyny wytrzymają, grając po 35 minut czy 48. Nie ukrywam, że trzeba będzie wprowadzić trochę większą rotację, zdradziłam na koniec rozmowy z Widzew Tomy trenerka Anna Chodera. Zatem, moi drodzy, no cóż, ja nie wiem. Też ciężko mi powiedzieć, bo rzeczywiście ta kadra naszego zespołu jest wąska, ale mam jeszcze nadzieję, że dziewczyny na takim, można powiedzieć, nawet młodzieńczym entuzjazmie pociągną jeszcze kilka spotkań. Teraz wyjazd do Kątów Wrocławskich, potem bardzo trudny mecz z rezerwami AZS-u, AJP Gorzów Wielkopolski i u siebie podejmujemy Akademię Wisły Kampa Kraków, ale tak na zamknięcie tego meczu z Tęczą Leszną zapraszam Was na króciutką rozmowę z zawodniczką Widzewa Łódź tuż po końcowej syrenie meczu z Tęczą Leszną. Miałem przyjemność chwilę porozmawiać z Eweliną Galą. Teraz na tą rozmowę po krótkim dżinglu zapraszam i wracam do Was za około 2 minut. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Ze mną Ewelina Gala. Dobry wieczór, Ewelina. Dobry wieczór. No cóż, można było się spodziewać, że ten mecz będzie dla Was ciężki, ale chyba po trzeciej kwarcie to można było powiedzieć, że ciężki, ale chyba nie aż tak. Niby tak, aczkolwiek zespół z Leszna ma to do siebie, że jest mocno nieprzewidywalny. No może nie, może jest przewidywalny właściwie, bo mają ten rzut za trzy, ale tak naprawdę trzeba być czujnym przez 40 minut, bo nie wiadomo, kiedy im ta trójka szła gdzie. I tak było też dzisiaj. Były nerwy w momencie, kiedy zrobiło się już tylko 68-65? Były, bo troszkę się zrobiła powtórka ze sparingu w Toruniu, który grałyśmy z nimi całkiem niedawno i tam wtedy przegrałyśmy ten mecz właśnie w ostatnich minutach, więc mi tak przeleciało przez oczy trochę
trochę obrazy z tamtego meczu, ale na szczęście dzisiaj się udało wyszarpać. No to chyba najważniejsze, że udało się dzisiaj ten mecz wygrać, bo to powiedziałeś, że turniej turniejem, to był turniej przedsezonowy, ale chyba najważniejsze, że po dwóch kolejkach tego sezonu macie komplet, 4 punkty. Tak, dokładnie, no jakby każdy mecz kolejny będzie ważny i w każdym będziemy walczyły o zwycięstwo. Teraz jedziemy też do wymagającego przeciwnika, bo mamy mecz w kontaktu, co na pewno nie będzie łatwo. I jakby no, wyciągniemy wnioski z tego meczu, ale tak naprawdę od startu już zaczynamy pracę i przygotowujemy się na kolejnego przeciwnika. Chyba doping kibiców ułożony nie był jakiś osiągnięty dzisiaj, ale myślę, że w tych końcowych minutach jednak troszkę wam skrzydeł dodał, bo grać przy pustych trybunach, tak jak to miało miejsce w poprzednim sezonie, a grać jednak nawet przy tych minimalnie zapełnionych, to duża różnica jednak. Tak, no tak naprawdę to był dzisiaj był luksus, bo my już naprawdę przez poprzedni rok, gdzie grało się w pustej hali, troszeczkę gdzieś zapomniałyśmy, jak to fajnie się gra przy kibicach, więc naprawdę my się bardzo cieszymy, że kibice wrócili i dziękujemy za obecność. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. A zatem, moi drodzy, to była krótka rozmowa z Eweliną Galą po meczu z Pompaksem Tędrzą Leszno i temat tego meczu już zamykamy. Teraz tylko przejdę do tabeli, bo jej jeszcze z wami nie omawiałem, więc jak wygląda tabela tej grupy B, tej naszej grupy, która nas jakby najbardziej cieszy. Ano wygląda ona tak, moi drodzy, że na pierwszym miejscu AZS to jest Politechnika Korona Kraków, bo krakowianki mają mecz rozegrany więcej, 3 spotkania. Więc dlatego są liderkami. Dwa zwycięstwa natomiast ma za sobą MUX Poznań, Citronex, UKS Basket, Zgorzelec, Widzew, Łódź, Enea i od Gorzów Wielkopolski, ale to już jest bilans ujemny, bo 1-2. Gorzowianki, tak jak powiedziałem, mają już za sobą 3 spotkania, bilans remisowy, natomiast mają koszykarki ze Swarzędza, z Bochni, z Leszna, a bilanse ujemne ma Dijon Maximus Gorki z Kąty Wrocławskie, czyli nasz najbliższy rywal, Beniaminek z Rybnika, Wisła Kampa Kraków i rezerwy Ślęzy Wrocław. To są zespoły, które jeszcze smaku zwycięstwa w tych rozgrywkach nie zaznały. Jak wygląda zestaw par tej kolejki trzeciej, która już w najbliższy weekend przed nami w jednej i drugiej grupie? UKS Huragan Wołomin kontra AZS Uniwersytet Warszawski, KKS Olsztyn kontra AZS Politechnika Gdańska, GTK 2 Gdynia, UKS Basket Aleksandrów Łódzki, AZS Uniwersytet Gdański zagra z PKKK Sokołów Podlaski, SMS PZ Koszów Łomialki zagra z Top Marketem Pruszków Molpol Płock, podejmie u siebie rezerwy AZS UMCS Lublin. To tyle, jeśli chodzi o grupę A, czyli tą grupę, która nas mniej interesuje. No i teraz przechodzimy do tej grupy, która nas interesuje bardziej, czyli do grupy B. Kolejka numer 3, moi drodzy, wygląda następująco. Pompak Stęcza Leszno kontra Wisła Kampa Kraków, MUX Poznań kontra Lider Swarzędz, bardzo ciekawa para w tej trzeciej kolejce. Kontimax Mosir Bochnia zagra z X-Best Rybnik,
Rezerwy Ślęzy Wrocław podejmą u siebie rezerwy AZS JP 2 Gorzów Wielkopolski. Również zapowiada się ciekawe spotkanie. AZS Politechnika Korona Kraków kontra Citronex. UKS Basket z Gorzelec. To są też drużyny, które jeszcze w tym sezonie w tej grupie B smaku porażki nie zaznały, więc bardzo ciekawy pojedynek. No i na koniec w niedzielę w Kątach Wrocławskich będziemy grali właśnie z drużyną Dijon Maximus Górki z Kąty Wrocławskiej. Mamy rachunki do wyrównania, bo w poprzednim sezonie dwukrotnie w tym meczu, w meczach z drużyną Conti Maxu przegraliśmy, przepraszam, Dijon Maximus Górki z Kąty Wrocławskie przegraliśmy. Więc mam nadzieję, że tym razem uda nam się zrewanżować. Na ten moment ciężko mi, a nie, na ten moment mogę wam powiedzieć, że niestety nie będziemy przeprowadzali relacji z Kątów Wrocławskich, ale pocieszyć was mogę, że będziemy za to przeprowadzać na pewno relacje z trzeciej kolejki pierwszej ligi w futsalu i o tym powiem też za chwilę. Na ten moment, moi drodzy, kończymy więc temat koszykówki. W tym magazynie jeszcze raz, tak jak powiedziałem, przepraszam, że nie ma w tym odcinku gościa, ale była krótka rozmowa z Eweliną Galą, więc myślę, że jesteście jak, w jakimś tam stopniu usatysfakcjonowani. Myślę, że za tydzień ten gość już oczywiście będzie. No i teraz, moi drodzy, przechodzę już z wami do tego, co się działo w trzeciej kolejce pierwszej ligi futsalu. Nasza drużyna pojechała na mecz z Toruńską Akademią Futsalu Toruń i sprawiła, słuchajcie, prawdziwe lanie gospodarzom, bo zespół duetu Marcin Łagiewski i Marcin Stanisławski sobie porządnie postrzelali w Toruniu. Wygraliśmy, słuchajcie, to spotkanie aż 9-2. A już właściwie po pierwszych 20 minutach było wiadomo, że raczej tego meczu nie przegramy, bo prowadziliśmy aż 5-2, więc cieszyć się było z czego. I teraz strzelcy bramek, moi drodzy. Uwaga, uwaga! Bondarenko, jedna bramka. Panasenko, jedna bramka. Dwa gole Marciniaka i jeden gol Marcina Stanisławskiego. I aż cztery bramki Daniela Krawczyka. To jest coś nieprawdopodobnego. Więc ja się cieszę, że nasi futsaliści tak sobie postrzelali. Miejmy nadzieję, że w kolejnym meczu z FC 10 z Giesz również będziemy mieli tak skutecznych naszych zawodników, ale o tym powiem też za momencik, bo teraz przyszła pora, moi drodzy, na to, żeby z wami porozmawiać chwilkę i podsumować, co się działo w tej trzeciej kolejce oprócz tego meczu w Toruniu. I już wam mówię, KS Gniezno rozbił futsal Szczecin 7-2. Futsal Bezdrive Piła przegrał u siebie z Futbalu Białystok 4-6.
Orlik Mosina wygrywa u siebie z Dynamikiem Toruń. Myślę, że też spora niespodzianka. UKS Zgierz, czyli nasz najbliższy rywal, przegrywa u siebie 2-5 z Futsal Kamienica Królewska. Natomiast spotkanie Tekbal Klub Podkowa z LZS Dragon Bojano przełożone na 11 grudnia. W związku z tym, moi drodzy, przechodzimy teraz do tabeli, jak ona wygląda. Wimet, Kamienica Królewska, 9 punktów i 9 punktów widzę być futsal, a więc w tym momencie, gdyby liga się kończyła, awansowalibyśmy do futsal ekstraklasy, aby tak było jak najdłużej. 2 mecze i 4 punkty futbalu Białystok, 3 mecze i 4 punkty UMK z Zgierz, czyli tej drużyny, która będzie teraz naszym rywalem. 3 mecze i 3 punkty KS Gniezno, Orlik Mocina, także 3 mecze i 3 punkty. Futsal Szczecin, również 3 mecze, 3 punkty. Toruńska Akademia Futsalu Toruń, 3 mecze i 3 punkty. I tak można by było jeszcze wymieniać na ten moment na miejscach spadkowych. Toruńska Akademia Futsalu Toruń, Dynamiki Toruń, Podkowa Tekbal Klub i LZS Bojano. Natomiast kolejka następna, która nas interesuje w tej grupie. KS Gniezno zagra z Toruńską Akademią Futsalu Toruń. Futbolo Białystok podejmie u siebie Orlika Mosinę. LZS Dragon Bojano zagra u siebie z Futsal Bezdraj Piła. Futsal Szczecin zagra z Dynamikiem Toruń. Wimet Kamienica Królewska podejmie u siebie, ale dopiero 11 listopada, to spotkanie przełożone na 11 listopada, Podkowa Tekbal Klub. Natomiast mecz, który nas najbardziej interesuje, 17 października, czyli niedziela, po meczu w Kielcach już będziemy wszyscy ochłonięci i miejmy nadzieję, że przyjdziemy w dobrych nastrojach na halę przy ulicy Małachowskiego, żeby dopingować naszych futsalistów właśnie w spotkaniu derbowym z FC10 Zgierz. Zapraszam już teraz na relację, moi drodzy, z tego spotkania. Będę dla was to spotkanie relacjonować w najbliższą niedzielę od godziny 15:50. Jak podaje strona Widzew Łódź Futsal, bilety oczywiście na to spotkanie już w sprzedaży, można je nabywać jak najbardziej. Czwarta kolejka, pierwsza liga futsalu. O moi drodzy, tutaj patrzę. Chyba nie, myślałem, że jest 17 października, godzina 16. Myślałem, że jest zmiana godziny, tak spojrzałem i się troszkę zniesmaczyłem na początek. Mówię, czy coś tutaj pokićkałem, ale wszystko jest ok. 17 października, godzina 16. Mecz derbowy. Widzę Łódź Futsal kontra FC10 Zgierz. Mam nadzieję, że również ciekawy, że będzie dużo emocji, padnie dużo bramek przede wszystkim. Ja mówię tak jak zawsze, moi drodzy, dzisiaj ze względu na to, że nie było gościa, ten program troszeczkę krótszy niż zwykle, ale obiecuję, że nadrobię z wami to w przyszłym tygodniu. Za dzisiejszy program sekcja widzewska bardzo, ale to bardzo wam dziękuję, moi drodzy. Kłania się Adam Sadowiak. Trzymamy kciuki za piłkarzy Widzewa, no bo przecież w piątek jeden z ważniejszych meczów rundy pojedynek w Kielcach
z Koroną mam nadzieję, że zwycięski, a w niedzielę trzymamy kciuki najpierw za futsalistów, a potem za koszykarki. To tyle, moi drodzy, trzymajcie się. Miejmy nadzieję, że to będzie kolejny dobry widzewski weekend. Cześć. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.